Dzień dobry Państwu. Nazywam się Jerzy Prochnicki. Jestem niezależnym ekspertem i współpracuję także z firmą CarboHort. A dzisiaj się spotykamy właśnie z tego powodu, że rozpoczęliśmy we współpracy z tą firmą cykl doświadczeń nad retencjonowaniem wody w piaszczystych glebach. Problem braku wody jest powszechnie wiadomy i narastający od szeregu lat. Coś z tym trzeba zrobić, a przecież wiadomo, że najlepszą metodą retencjonowania wody są nie oczka wodne czy rowy, ale właśnie gleba. Gleba, która, na której żyją rośliny i z której to właśnie gleby te rośliny wodę czerpią, więc powinna być w tym miejscu, gdzie rosną rośliny. Doświadczenia, które rozpoczęliśmy dzisiaj, robimy z produktami, z różnymi produktami, takimi jak Carbohumic, jak Carbomat i innymi dostępnymi na rynku produktami, także konkurencyjnymi, po to, żeby zobaczyć, w jaki sposób i w jakim czasie będzie ta gleba się zachowywała jako rezerwuar wody dostępnej dla roślin. Naszym celem jest dopracowanie technologii oraz zaleceń, które umożliwią każdemu zainteresowanemu rolnikowi lepsze zmagazynowanie wody na swoim polu i lepsze zaopatrzenie roślin w wodę opadową, niekoniecznie z podlewania, ale właśnie po to, żeby ona znajdowała się w samej glebie, czyli tam, gdzie jest najbardziej potrzebna i gdzie powinna być magazynowana. W dzisiaj założonym doświadczeniu, już zaraz po założeniu, możemy zobaczyć absolutnie znaczące różnice i mówiące nam dosyć sporo o tym, co który produkt, i to praktycznie chwilę po założeniu, nam może pokazywać i nam może, co nam może obiecać. Widzimy kontrolę. Na kontroli ziemia typowo piaszczysta. Przechodzi, praktycznie wodę przechodzi bez zatrzymania. W drugiej wersji mamy podobną sytuację, ale zobaczymy wszystko w czasie, jak to nam się będzie zmieniało. W trzeciej wersji widzimy także częściowe przepłukiwanie produktu do wody, która odcieka. Natomiast najbardziej interesującymi są te warianty, gdzie widzimy już ewidentnie, że woda jest blokowana, przepływ wody jest blokowany w dół. Widzimy to w wariancie czwartym, a także w wariancie siódmym, przy czym to są różne produkty w różnej formie zaaplikowane. Natomiast na przykład w wariancie szóstym widzimy bardzo silne wymywanie w dół zastosowanego produktu. Wariant ostatni jest wariantem też ciekawym i tutaj sobie po tym wariancie też sporo obiecuję, jeżeli chodzi o retencjonowanie wody, aczkolwiek on nie ma tej funkcji stopera, jaką widzimy w wariancie szóstym i wcześniejszym w wariancie czwartym. Co będzie się następnie działo? Będziemy co kilka dni będziemy sprawdzali ilość wody w tych układach i będziemy oceniali tempo utraty wody z tych poszczególnych wariantów. Jeżeli dobrze pójdzie, będziemy to doświadczenie prowadzili nie tylko przez następnych parę tygodni, ale może nawet przez następne parę miesięcy, aż do zimy. Zobaczymy, jak te poszczególne układy będą się zachowywały już w warunkach pogodowych naturalnych. Wystawimy na zewnątrz i zobaczymy, jak te układy będą magazynowały wodę pochodzącą z opadów.